Chciałem powiedzieć tak na początku, tytułem wstępu, że żeby osiągnąć taki stan, który nazwie jednym słowem przyzwoity, jeśli chodzi o poziom, mam nadzieję, że Państwo podzielą mój pogląd w dyskusji, to naprawdę trzeba zachowywać wiele, wykonywać te zadania w takim naprawdę na najwyższym stopniu i tak dalej. Białystok jest większym miastem od nas, ale tam jest inna geografia, że tak powiem, przestępczości i inna, że tak powiem, tutaj przemieszczanie się, komunikacja i w ogóle po prostu fluktuacja ludności, zgwałcenia. 16, tak się składa, że w 2008 roku tak samo 16, wskaźnik wykrywalności 81,3. I ta wygrywalność też była porównywalna. I proszę zwrócić uwagę na sytuację taką, że o ile na przykład pamiętam w 2008 roku mieliśmy tak mało tych zgwałceń, to było 8, po prostu liczba była ta sama, ale w stosunku do innych miast mieliśmy tam chyba drugą albo trzecie miejsce, czyli w innych miastach zdecydowanie było więcej. Oczywiście na to policja, na to przestępstwo najczęściej nie ma wielkiego wpływu, prawda? To sobie trzeba zdawać sprawę. Jeśli to się toczy gdzieś w miejscu publicznym, to tak. Natomiast no wiele tych zdarzeń przestępczych skądinąd bardzo społecznie niebezpiecznych i powiedzmy sobie źle odbieranych, no gdzieś w pomieszczeniach się i w miejscach, że tak powiem, gdzie na bieżąco tego patrolowania ma. To jest kwestia rozpoznania, później wykrycia. To akurat tak się złożyło, że na tych powiedzmy sobie 17 miast. Akurat tak się nasiliło, że w 2009 roku, że zajęliśmy 15 pozycję, czyli tą już taką pod koniec złą. Przepraszam, znowu do powiatu przyszedłem. 98, poznaczone mam, tylko sobie, 98. I kończąc moją informację, chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować. Proszę Państwa, końcówka ubiegłego roku szczególnie była ciężka dla nas, jeśli chodzi o kwestie związane z logistyką, a więc i paliwo, i papier, i inne niezbędne po prostu rzeczy potrzebne do normalnego funkcjonowania. Część z nich to, że tak powiem, ogląda te mecze i ma na to środki, w zasadniczy sposób nie pozyskiwane drogą legalną. Ale powiedziałem tylko część tych osób, bo część naprawdę zapalonych kibiców, nawet często, których ponoszą emocje, oczywiście kibicują w sposób jak najbardziej i są to ludzie, którzy na co dzień pracują, zarabiają pieniądze i robią sobie przyjemność poprzez oglądanie i poprzez te emocje w stosunku do swoich drużyn. Natomiast część to są ludzie, którzy zachowania ich są chuligańskie, czasem przestępcze. Kiedy on się jest osobą pokrzywdzoną, to jest wtedy owieczka, żeby nie powiedzieć, że baranek, bo wtedy pejoratywnie może to być odebrane. Tak. Ja się z tego cieszę. Zawsze będą jakieś gdzieś, powiedzmy sobie, sytuacje, gdzie może być lepiej, gdzie można poprawić i do tego trzeba dążyć. Natomiast nie mam takich sygnałów, a jeśli są sygnały, a Państwo macie takie, no to ja je nie otrzymywałem, a byłoby dobrze i tutaj się zwracam też do Państwa, że właśnie takie sygnały dotyczące ulic i tak dalej. Przekazujmy sobie to na bieżąco, prawda? Do mnie jest telefon, Państwo macie chyba wszyscy telefon komórkowy i będę, ja za każdy telefon Państwa jestem wdzięczny, bo jak mam sygnał, że tam coś jest nie tak, to proszę bardzo, to ja od razu kieruję tam służby po prostu i jest lepiej. I naprawdę o to w tym chodzi, bo to jest płynna materia. Statyczne były na określonych skrzyżowaniach, ale całkowicie podzielam pogląd, że tam, gdzie jest tamowanie ruchu, tam policjant powinien być, bo ten policjant jak sprawnie potrafi regulować ruchem, powiedzmy sobie, no to ta płynność jest zdecydowanie większa, bo ci, co umieją poruszać się przy ruchem regulowanym policjantem, to oni wierzą temu policjantowi, nie czekają na światła, tylko od razu ta sytuacja się, ten czas, ten cykl się zmienia, prawda, pierwszeństwa na drodze. I o to ja apeluję do naczelnika i do swoich współpracowników, i do zastępcy nadzorującego i te kwestie, jestem przekonany, Państwo zauważą, że się zmienią diametralnie, bo moje polecenia poszły, ale widocznie
jak się ta infrastruktura szczególnie zaczęła budować, żebyśmy byli tam, gdzie powiedzmy sobie jest hamowanie ruchu, bo my jesteśmy do zabezpieczenia płynności między innymi ruchu, prawda? Ja powiem tak, wszędzie publicznie to mówię. O ile mam ogromny wpływ na przestępczość kryminalną i mogę pewne kwestie założyć, to mój wpływ na przestępczość drogową, czyli na ofiary, jest znacznie ograniczony w stosunku do przestępczości kryminalnej. Po prostu. Więc nawet bym powiedział, wtedy taki człowiek, który stara się, czuje się w jakiś sposób troszeczkę bezradny, prawda? Jeśli chodzi o ten pan Włodzimierz Kanecki, mówi Konecki czy Kanecki? Konecki, przepraszam. Mieszkamy akurat nieopodal siebie, więc widzimy się prawie na co dzień, ale nazwisko nie wiedziałem, czy o, czy a, więc przepraszam najmocniej.